Spooky. Co my tu dalej mamy? Tego płatnerza zdążę zrobić. Jeżeli go jeszcze nie ogarnęliście. No bo to ma... Aha. Do stolarza zrobię. Tam jest, brakuje. Stolarka i grabarkę by się... Masz widziuk z te kamienie? No. Ile? Mam... dokładnie 100. Okej, to jeszcze trzeba 140 zbić. Tego nie ma kamienia. Kamienie z kamieni po prostu. Nie, tak patrzę też na te niektóre większe i... Aha, no. Co to jest? O, to jest kamień. A nie, węgiel też. Pragnienie. 7. Zrobiłeś sobie bukłak? No. To się miałam tam i po prostu wypełniłam. A no tak, faktycznie. Zapomniałam, że on jest na początku. Daj kamyczki. Daj kamienia! Tu się turla. O. Bo ja szczerze nie wiem, jak się daje nawet. No tak właśnie. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, gotowe. Drewno 160. Naprawdę? Halo, drzewo. Ja mam 40. To daj proszę, jak możesz. Bomba. Dobra, stół płatnerski gotowy. Jak się robi bandaże? No Magog mówił tam coś 10 aloesu. A, dobra, przypomniałem sobie. A to jest tutaj w tych schematach, czy muszę do jakiegoś stołu podejść? Nie wiem. W schematach, ale musisz wyłączone mieć. No, a gdzie to będzie może przed... O, jest przetrwanie bandaże. Czego 25 poziom. Dobra, to jest gotowe. Widzę, że stolarza też już zrobiłeś. Mhm. What next? What do you need? Grabara. No, co potrzebujesz do tego? Ja grabarnię mogę zrobić w sumie, bo to tylko kamień, drewno i korę widzę. Dobra, to tym się zajmę. Mm. Daj mi bandaże, Magog. Skrzynce są. Okay, muszę odłożyć, bo tutaj na przykład mamy węgiel. W której? O, tu mam jakieś opatrunki. A my zbieramy rzeczy, żeby się przenieść, tak? Tak, dokładnie. Magog zrobił tam te fundamenty i ściany. No i robimy teraz, wiesz, przedmioty, żeby już na miejscu je mieć, no nie? Mhm. Dobra, jak się zrobi grabarka,
Możemy iść i zrobić ten pierwszy rzut, postawić te rzeczy. No spoko. No i tak musimy kilka razy przejść, bo tych nie można tak w parku wziąć pięciu niewolników, tylko po jednym, nie? Jasne. Ale ładny statek. Więc nie ma co. Czy to ktoś z was strzela? No. O, spoko. Ja mam taki problem, że nie poznaję na odległość. Z bliska też nie bardzo. Szczególnie jak Magok nam tu robi rewie mody i za każdym razem mamy inne ciuchy. Co mnie boli? Czy ja się dowiem, czemu ja mam cały czas na czerwono? Halo. Drewna. Jeszcze jedno. Skoro mówiłeś, żeby z tych białych na przykład ściągać. Ale kora się robi z tego. Już mam. Bo brawiasz drewno, to ci się kora robi, więc... Aha, ma. No w sumie. To tak jak ta posoka, nie? Skąd ją wziąć, a tu się okazuje, że ona się z gotowania robi. Ale tylko z tych krewetek. Tak? Czyli cała reszta już nie. Cała reszta nie, ale całą resztę znowu jedzą te... Te żółwie, nie? To o, tym proszę. Żółwiom trzeba dać do tego. No to nic się nie zmarnuje. Jak mam zrobić blok podczas ataku? Nie tak. Wiem, to A to tarczą, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra, mam tą garbarkę. Mogę taki wkurzony, tak. No bo tu zamiast działać, to się kurde bawi, kurde dobrze. Oboja poznaje grę. To poznawaj w trakcie, kurde, drobienia rzeczy na wyprawy. Agri. Dobra, garbarkę. Nie ma czasu na kurde ten... Zbędne kurde jakieś zabawy. Tu albo giniesz, albo przeżyjesz, no kurde, to wybieraj kurde, czy albo się bawić, giniesz, czy albo przeżyjesz. Kurde. Dobra. Pozbądźmy się tego z ekwipunku na razie. Naprawię sobie jeszcze tylko narzędzia. No, to narzędzi w sumie nie biorę. Tylko miecz, tarczę i jazda. Nie mam tarczy, muszę ogarnąć. A idziesz w tej zbroi do dźwigania? Do dźwigania, żeby jak najwięcej wziąć, no. No to dobra. Znaczy nie, no można kilo wziąć i siekierę, bo już tam na przykład można wyrzec. No, wzięłam właśnie, o te mi chodzi, te naprawiam. A ja też sobie muszę moje naprawić. Dobra, to... Tarcze... O Jezu, teraz mnie swędzi. Słońce? No. Mógłbyś mi zrobić wody z sokiem, proszę? No nie wiem. Dziękuję. Potem będziemy zbierać wszystko to, co tu zostało.
to mówi wodę. Zjeść coś porządnego, a nie robaki. Czegoś potrzeba? No teraz będzie myśli. Okej. O, ty tu ule zrobiłeś! Wow! Miodzik. No, można zrobić tą... Miód pitny będzie można robić, nie? W sensie. Potem. Okej. Dobra, wzięłam se kraby, bo widzę, że one też spoko dużo, dużo jedzonka zapewniają. Dobrze, to jak to robimy? Potrzebna mi instrukcja. Co jak? Kogo bierzemy i w co ładujemy? Dziękuję, słońce. Obojętne, który zwierzak albo przydupas. A może przydupasa lepiej. Chociaż nie wiem, czy jakiś ma większy udźwig, czy nie. Czy ja wiem, chyba to sam mają wszystko. To może żółwia. Jednego i drugiego nie jest na miejscu. No dobra, no to ja biorę tego kolesia, a wy bierzecie mu ten. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Jak się pakuje do środka, jak się je przyzywa? W sensie jak na E? Przytrzymujesz E. Ruch i straż, otwórz ekwipunek. Okej, okay. A on tu ma dietę, czyli smaczne skorupiaki, wszystkie te... O nie, przydupasów się nie opłaca brać. Nie? Oni mają tylko 5 okienek, a ci mają wieżek. Aha. To trzeba zwierzątko wziąć, nie? Dobra, no to trzeba zapakować to, co tu jest w skrzynce. Co mam głównie dać do tego zwierzaka? Aha, widzę, że no, całe te konstrukcyjne wziąłeś. Konstrukcję wziąłem, tak. Tutaj, z tego. Widziuk, ze skrzynki koło drzwi wszystkie rzeczy trzeba zabrać. Okej. Okay. Nie wiem, ile tam jest miejsca. Zobaczymy. Ja mam jeszcze 50%, czyli jeszcze coś tam mogę wziąć, nie? Czyli... Nie, robaków ci nie dam, oddaj mi moje robaki. Ja mam jeszcze 3 okna wolne u tego. U tego żołnierza i u siebie mam mniej niż 50% zajęte, także też mogę zabrać. No, czekaj, cegły dorzucę. Dobra, to ja już też mam 30%. No to mów, co zabrać. Ja mam jeszcze przy sobie te pozostałe przedmioty, także z szafki są, jest wzięte wszystko. No to co jeszcze nam się może przydać? Wszystkie rzeczy tak naprawdę. Chociażby materiały, nie? No. Jakie sznurki, tapkę, stówkę tego. A jeszcze właśnie, bo zanim ten, bo jak mamy miejsce, to by trzeba zrobić. No. Gdzie one było znowu? Koło. Dla przydupasa? Żeby już się... Nie można było przydupasy robić, no te koło bólu większe, co ja mam. A... Można by. Cześć! Kocham Izaka. Siemanko. To młynek możesz zrobić? Młyn? To młynek. Młynek. Pewnie mogę. To dobra, ja zrobię, tylko potrzebuję 10 patyków. 50 kamienia.
Wszystko jest na górze. No, takie patyki ci przyniosę. Mam patyki. Hmm. 50 kamienia, nie? Ja, czemu ja tego... Ja to mogę zrobić jak chcesz, to też nie ma problemu. Nie, po prostu nie widzę tego koła, ale... A ja koło mam tu, na górze, zaraz czekaj. Schemat, to mniejsze koło, czy to większe mamy robić? Ja te większe chcę zrobić, tylko ja to nie widzę w ekwipunku. To może trzeba je w czymś zrobić. A dobra, mam już. Potrzebuję 50 cegieł, 200 tych żelaznych wzmocnień, 80 sznurków. Aha, żelazne wzmocnienia... Są tu masz jeszcze... Zwierzaku. Tu masz jeszcze te. Kamyki. Tu masz 90 tych wzmocnień. Sznurki. Sznurki mam, no. Masz sznurki? Dobra. 60 mam, no. Tym są w tym, nie? Tym. Tu... A, to weź, to nie będę ci przykładać, bo bez sensu. I cegły, cegły masz? Mam cegły. Dobra. Sznurki jeszcze brakują, 18. Czekaj. Tu nie mam, a to zaraz będą, bo ja wrzuciłam gdzieś sznurki. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś się wciepłam. Tu chyba. Nie, tu nie. No cóż, nie wiem gdzie są sznurki, nie wiem czy są sznurki, trzeba będzie. Halo, halo? Śmierć wrogom reżimu. Cześć! Chodź, chodź, bo nam się tragarz przyda. Loguje. A ty, Wiciuk z widzę, wziąłeś na bardzo obronne zwierzę, kurde, no. No bo ja się nie znam. Ktoś mi krokodyla tutaj było mówiło. Zabrać. A to zabrało mrówkę? Antylopę. Czy gazela, czy co to tam jest. Żeby nie było, jakieś 10 minut temu ktoś coś tutaj mówił, żeby nie zajmować się bzdurami. No właśnie. Ja nie wiem, co to jest. Ważniejsze, a co nie. No. Raczej gazela cię nie obroni. O, bo ja się znam, kurde. Gram ile? Godzinę. Ale to na logikę, człowieku. Ale ja nie wiem, do czego służą nawet te zwierzaki. No jak nie wiesz, jak cię krokodyle ostatnio chciały atakować? No to jak nie wiesz? Do atakowania innych przeciwników. Dużo tych sznurków potrzebujesz jeszcze? 18. 7. Dobrze, że one szybko lecą, nie? No. Ola, a jak zdejmę majtki na Dizzy, to dostanę bana? Nie ściągaj szmatki. Poza tym u mnie nie będzie widać, bo ja mam szmatkę. Wiciuks. Cześć, Howard. Tu masz sznureczki. A, okej. Okay. Dobra, idę jeszcze po te jakieś rzeczy do ekwipunku zgarnąć. Czy coś jeszcze tu robimy może z tych przedmiotów? Jak pójdzie nas czwórka. No to może co te? Ule mogę zrobić? Tą wyciskarkę jedną? No. No i to na razie wszystko z takich tych podstawowych, nie? No suszarkę jeszcze, nie? Też o. O, można zrobić suszarkę, no dobra. To suszarkę ogarnę. No i w takim razie należy zabrać ze sobą... Chociaż powiem ci, że może bym nie szarżowała. Bo jak ktoś padnie po drodze, to się zrobi przykro.
No też po tą resztę rzeczy może warto wrócić po prostu drugim razem i tak trzeba będzie albo zwierzaki zabrać, albo przytupasów. To się po prostu załaduje. Bo tych później się da do tych. A, bo czekaj, bo jak jest jakiś jeden wolny, to można tych wszystkich kucharzy wrzucić do jakiegoś krokodyla. No można. Tych, co stoją przy tym, nie? Przy kowala, grabarkę. Mogę, można? Aha, tylko muszę wiedzieć, czekaj, muszę zobaczyć, jak to się robi. No, po prostu podchodzisz tam, gdzie jest kowal, niewolny, do ekwipunku. To czekaj, tak, to ja już tak się wczytuję, że nawet w skrzynkach nie widzę, nie? No, na razie ten. Bo to w sumie Ero musi. To czekaj, ci do któregoś krokodyla damy. Będziesz wiedział, nie? Dobra, mam ją w ekwipunku. To ja wrzucam do tego krokodyla przy kole, co jest. Dobrze. To Eru, ty go pociągniesz tam w sensie. Tam w sensie. Boże, zabrzmiało to jak, o, jak wiesz, takie coś w stylu przekleństwa. To weź, ciągnij krokodyla, nie? No już mu idę pociągnąć, no. Koło koła, dobra, do tego. No halo, gra, jeszcze mi zwiesiła, nie teraz w ogóle całkiem. Ja nie wiem, o co chodzi, nie. Też się, Wiciuk, nie obładuj za bardzo, żebyś był w stanie biec. Robię reżimu tutaj sobie. Ja tylko czekam, bo ja się tak nie znam jeszcze na tej grze. No nareszcie. Dobra, ja mam 75 dźwigu i... Czy my tym krokodylom coś dajemy do jedzenia po drodze? Nadzwyczajny łuk myśliwski? To jest ten gorszy od mojego. No jak? A przecież mają przy sobie coś, nie? Czemu ta pani ma piktyjskie sztylety? No bo jej zrobiłem. Żeby się broniła? No tak. Oni dużo jedzą? Bo ona ma dwa mięska tylko. Na długo jej to starczy? Ale u góry mają przecież ten... Czekaj, ja temu zabiorę te włókna. Nie mogę, halo. I dam mu te... Bo on woli te kraby, to dam mu kraby, temu żółwiowi swojemu. No ja temu swojemu też dałam. Ziemia, to on lubi sianko. Ale to masz dietę jaką, nie? Co może jeść, nie? I też są te skorupiaki, nie? Dobra. Jedna sprawa, tancerkę da się zabrać? Czy ona nie, musi tancerkę iść? Tancerkę trzeba, żeby podążała ten, no to czyli to potem. Czy akurat jest, poczekaj, bo jest... Czekaj, ten wojownik... Nie, zgubiłam kucharza, wiesz? Halo, kucharz. Dobrze, co ja mam brać? Tego krokodyla. Krokodyla, tak? Tego. Ja się go bierze. Po prostu... Trzymaj E i masz tą chłopka z rączką. Podążaj za. Podążaj za. Krokodyl podąża za tobą. No idziemy. Chodź, Dziunia, chodź. A coś mam jeszcze zebrać? Bo ja mam pusty ekwipunek ze sobą. No to pobierz coś tam, ten miód możesz zebrać tam z tych... Nie wiem, z tego koryta możesz wziąć te... O właśnie. Komposty i tak dalej. Komposty tutaj. Kurwa, no musi się zebrać. O. Ale i tak by tu jeszcze musimy przyjść, bo musimy przyjść tych uczników i ten, nie? Także my tylko idziemy zrobić bazę, tak powiem. I jak coś się ruszajmy, bo nie wiadomo za ile burza może być, więc żebyśmy kurde nas w trakcie nie złapało. Idziemy... No to chodźmy. Ja mam nadzieję, że one się nie będą agrować i, wiesz, walczyć ze wszystkim, co nas po drodze zahaczy. I że potrafią pływać te zwierzęta. Nie, teleportują się. Aha.
Czy jak gdzieś będziemy płynąć z wyspy na wyspę, to po prostu się teleportnie, nie? Na przykład to... Tak to rozwiązali, nie? Albo jak gdzieś się zaklinuje czy coś, nie? To i tak po jakimś czasie, nie? Się teleportuje. No to spoko. To dobrze, bo nie trzeba ich pilnować, nie? O. Ten twój się też za tobą tepie co chwilę. No. Póki ja nie zacznę bić, to on też nie zacznie, nie? Tak. Cześć, Kuba. Cześć, Dziunia. Magok, olewka. Olewka czy czarna porewka? Olewka. Cholewka! Jak wam tam idzie, chłopaki, z tyłu? Run! Bieguśkiem. No to super. Co, idzie na sawannę mieszkać? No, idziemy pod most. Nie pod most. No żartuję. Bo pod mostem już jesteś wybudowany, więc nie możemy. Pod latarnię. Słoń tu jest! Ja chcę słonia! Nie można mieć. Nosorożca jedynie można mieć. Ja chcę słonia, żeby na nim jeździć. A w ogóle można tu jakieś zwierzę ujeżdżać? Chyba nie. A czy mieli wprowadzić, że miało być konie i te wielbłądy, ale nie wiem, czy to jeszcze... Ej, twój gargulec mi drogę zastąpił. Ała, ty się rzucił na mnie tu. No to biegnij, biegnij. Jak popylazł. O Boże, on na niego się rzucił, ten... boss. Nie, kurde, Eru! No mówiłem! To czemu biegłeś prawą stroną, lewą stroną? No ale on się za mnie zagrował, no od razu, jak tylko tutaj wszedłem. Dobra, biegnijcie, biegnijcie dalej, bo one się tepną do nas. Ja już niestety, ale ja ten... się lagałam takiego rzeczowego. Ale żyjesz czy nie żyjesz? Nie. Dobra, przyjdziemy po zwłoki, tylko gorzej, że ten krokodyl tam zostanie, nie? No i trochę się parę rzeczy się straci, no ale dobra. Konstrukcję mamy przy sobie, także... Jak rysku, z tego co wiem, kotki nie lubią wody. Ale sama bym tu za Chiny nie trafiła, nie? No to Eru ci wyszło. Wszystko... Wszystko... idzie zaciekło. Przodem, a potem to wszystko zostaje z tyłu, za mną. Dlatego ja biegnę zaraz za Magogiem, bo wszystko się agruje na niego. No, no lepiej. Damy radę, spoko.